Odcinek 219 tureckiego serialu Dziedzictwo będzie można obejrzeć we wtorek 20 lutego. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05, przedstawia próbę Yamana wyjaśnienia wszystkiego Zeyer, ale reakcja Zeyer nie zmienia się. Zeyer wskazuje mu, że nawet gdy jasno widzi swoje błędy, nie potrafi przeprosić. Co teraz między nimi się stanie? Czy Yaman przeprosi Zeyer? Jak Zia zareaguje na swojego brata? Kiraz dzieli się z Zeyer informacją, że Ali niedługo złoży jej propozycję. W odcinku 218 tureckiego serialu Dziedzictwo, Zeyer i Yaman, rozdzielone, cierpią milcząco z powodu siebie nawzajem. Yaman próbuje daremnie wyjaśnić Zeyer, ale ona nie chce go słuchać. Dziedzictwo, odcinek 219. Streszczenie. Zeyer znajduje się w sypialni, gdzie sięga do swojej szafy po ubrania do spania, a następnie smutna i zamyślona spogląda na posypane margarytkami łóżko, z którego zaczynają ciec jej łzy. Jej myśli zostają przerwane przez Yamana, który wchodzi do pokoju. Yaman patrzy na Zeyer, a następnie na ubrania w jej rękach i oznajmia: nie odejdziesz nigdzie, wreszcie usiądziemy i porozmawiamy. Zeyer zaczyna wychodzić, ale Yaman zamyka jej drzwi. Powiedziałem ci, że tym razem nie odejdziesz i mnie posłuchasz. Mówi Yaman: tak, obraziłem cię, tak, być może nie powinienem był wierzyć, masz rację. Ale również zobaczyłaś zawartość tego folderu. Gdybyś była na moim miejscu, czy też nie zaczęłabyś wątpić? Nie pomyślałabyś, że wbili ci nóż w plecy, kłamiąc przez cały ten czas? Zeyer milczy, ale Yaman kontynuuje: gdy zobaczyłem te zdjęcia i dokumenty, cały świat zawalił się na mnie. Jeśli naprawdę mnie znasz, tak jak wtedy powiedziałaś, musisz zrozumieć, że nie jestem jak wszyscy inni. Żyłem w ruinach i z wielkim trudem osiągnąłem to wszystko. Ty także widziałaś te ruiny, mój stary dom, wiesz, co tam przeżyłem. Tam, zakopałem to dziecko i oto mnie teraz tutaj. Przysiągłem sobie tam, że nikomu nie będę wierzył, bo musiałem przetrwać. Z wątpliwościami, gniewem chroniłem siebie. Nie jestem jak ty, moja twarz nie patrzyła w stronę światła, a w stronę ciemności. Gdy zobaczyłem zawartość tego folderu, jeszcze bardziej pogrążyło mnie to w dnie. Ale znów się starałem. Tak, jak się starałem dla ciebie, dla nikogo innego nie starałem się wcześniej. Ale ciemność, która pozostała ze mną z dzieciństwa, była bardzo głęboka. Nie udało się, nie potrafiłem sobie poradzić. Zrozum, nie możemy reagować tak samo. Bo ja, cholera, jestem Yaman Kirimły. Wystarczy, krzyczy Zeyer i rzuca ubrania, które trzyma, na podłogę. Ty, co chcesz, abyś się usprawiedliwił? Myślisz, że wszystko to ma związek z tobą? Nie możesz mnie pytać, czy uwierzę, czy nie. Bo ty nie masz do tego prawa, nie zasługuję na te pytania, bo ja bym uwierzyła. Cokolwiek tam było napisane, ja bym tobie uwierzyła, niezależnie od tego, co mówią wszyscy, najpierw uwierzę tobie.
Nie chcesz mi wyjaśnić, chcesz po prostu być tym prawem. Nawet gdy popełnisz błąd, dlaczego nie przyszedłeś przeprosić mnie, dlaczego? Bo przecież ty nigdy się nie przepraszasz, prawda? Płacząc Zeyer chwyta serce, które dał jej z łóżka, i rozrywa je na kawałki, płacząc mówi mi. Czy nie widzisz, że jestem rozbity na drobne kawałki? Nie rozumiesz, że to, co mówisz i robisz, sprawia mi ból. Nie widzisz, jak bardzo rozbite jest moje serce. Zeyer podchodzi do Yamana i mówi mu, że nikt nie będzie w stanie zebrać wszystkich tych kawałków jej rozbitego serca, nawet Yaman Kirak. Zeyer zaczyna wychodzić, ale się zatrzymuje. Pamiętasz, zapytałeś mnie, czy uwierzę w to? Nie, nie uwierzyłabym, bo wtedy miałam wielkie zaufanie do ciebie. Zeyer czuje się poniżona i zdradzona, wychodzi ze pokoju, a Yaman zdaje sobie sprawę, że szanse na naprawienie swoich błędów stają się coraz mniejsze. Akcja przenosi się do domu komisarza Ali. Kiraz podsłuchuje rozmowę Ali i ciotki Sultany i dowiaduje się, że komisarz złoży jej propozycję. Kiraz jest bardzo podekscytowana, ponieważ także kocha Alego. Akcja wraca do posiadłości. Yusuf wchodzi do starego pokoju swojej ciotki i pyta, dlaczego nie jest przy wuju. Nieco pokłóciliśmy się z wujkiem. Co, wujek złamał zasady gry? Tak można powiedzieć, trochę mnie obraził, a ja się uraziłem. Ale jak to możliwe, wujek bardzo cię kocha? No cóż, takie rzeczy zdarzają się między dorosłymi. Ale na pewno szybko się pogodzicie. Wieczorem Yaman zastanawia się nad przeprosinami dla Zeyer, ale czuje, że nie będzie w stanie. Akcja przenosi się na ranek. Yusuf idzie do swojego wujka. Wiem, dlaczego jesteś obrażony na ciotkę. Pokłóciliście się i obrażacie się. Wujku, a ty, czy nie grasz fair? Ciotka ma rację. Wiesz, synku, syn wujka Mustafy się na mnie obraził, bo nie grałem fair. Potem poszedłem do niego i przeprosiłem, i od razu się pogodziliśmy. Ach, gdyby wszystko było takie proste, myśli Yaman. Wiesz, wujku, jeśli się przeprosisz, ludzie od razu się pogodzą. Nie martw się o nas, młody. No, idź zjeść śniadanie. Yusuf obejmuje swojego wujka, a następnie zrezygnowany udaje się do swojej ciotki. Ciotko, nie denerwuj się już, porozmawiałem z wujkiem. O czym rozmawiałeś z nim? Powiedziałem mu, że musi się przeprosić, a ty wtedy mu wybaczysz, prawda? Zeyer przypomina sobie, co kiedyś powiedział jej ojciec Arif, że Yaman może skłonić głowę, ale jego język nigdy nie powie przepraszam. Nie martw się o to. Idź zjeść śniadanie, ja też przyjdę za chwilę. Zeyer i Yaman spotykają się w salonie. Ja też wierzę w ciebie, w nasze małżeństwo, w nas. Ja również upadłem z wysoka, ale uwierz mi, nie mogę przeprosić, myśli Yaman, patrząc na Zeyer. Przynajmniej raz mógłby się przeprosić. Tylko raz. Mogę umrzeć, czy ty byś się przeprosił, żeby nie umrzeć? Teraz też umieram, ale ty tego nie zauważasz.
myśli Zejer, patrząc na Yamana, akcja przenosi się na taras. Yaman wychodzi do Zi, który zajmuje się swoimi kwiatami. Yaman mówi mu, że wtedy powiedział mu, że Zejer nie jest winna, ale on go nie posłuchał. Zia również prosi Yamana, żeby przeprosił Zejer. Przepraszaj Zejer, wreszcie zrozum, że ty nie jesteś naszym ojcem, Yaman, a Zejer nie jest naszą matką. Akcja przenosi się do salonu, gdzie Kiraz przyszła spotkać się z Zejer. Zejer, komisarz Ali chce mi złożyć propozycję, ale boję się? Dzieli się Kiraz. Ale to bardzo miłe, dlaczego się boisz? Nie wiem, odpowiada Kiraz, która jest zaniepokojona swoim przeczuciem. Zejer radzi jej słuchać serca, bo jest jak kompas dla człowieka. Zejer nie wątpi, że miłość może zmienić złego człowieka na dobrego. Dlatego ludzie powinni dążyć do miejsca, gdzie są prawdziwie kochani. W żadnym wypadku nie powinni pozostawać w miejscu, gdzie są zranieni i poniżani. Yaman słyszy te słowa od Zejer i zdaje sobie sprawę, że stracił całkowicie zaufanie Zejer do niego. Dziedzictwo odcinek 220. Kiraz zostaje zamordowana tuż po oświadczynach. To koniec romantycznej historii. Streszczenie odcinka, 21 lutego 2024 roku, Ali jest zauroczony Kiraz i bez wahania postanawia się jej oświadczyć. Nie wie, że za chwilę będzie świadkiem tragicznych wydarzeń. Kto zabije jego narzeczoną? Na kim będzie chciała zemścić się Zejer? Przeczytaj streszczenie 220. Odcinka dziedzictwa, dziedzictwo odcinek 220. Streszczenie, sultan sporządza listę weselnych gości. Ali zaprasza Kiraz na spotkanie. Dziewczyna wkłada białą suknię sultan z czasów młodości. Wygląda przepięknie. Ali jest zauroczony jej urodą. Nedim i jego ludzie ustalają miejsce pobytu Selima. Zejer to słyszy i sama postanawia wymierzyć sprawiedliwość. Każe zawieść się do Selima i oskarża dawnego przyjaciela o zrujnowanie jej życia i zburzenia rodziny. Yaman, słysząc jej słowa, po raz kolejny uświadamia sobie, jak wielki popełnił błąd. Iqbal jest przerażona myślą, że Selim powie Yamanowi prawdę. Ekipa Alego dostaje informację, że brat Kiraz uciekł z więzienia. Niestety, nie mają możliwości ostrzec ukochanych. Ali oświadcza się Kiraz, a ta zgadza się bez wahania. W tym samym momencie padają strzały. Kiraz umiera, Ali strzela do Erdala, opróżniając cały magazynek.